Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, zapraszam Was na rozpakowanie słuchawek firmy Panasonic. Jest to bardzo niedrogi model, ponieważ kosztujący jakieś 80 zł, czyli taki na każdą kieszeń. Jest to model o nazwie RPDJS150. Jak widzicie, słuchawki są mocno składane, jest to taka lekka, kompaktowa konstrukcja. Za chwilkę je sobie rozpakujemy, natomiast zobaczmy na specyfikacje. Przetworniki tutaj mamy 30 mm, pasmo przenoszenia od 10 Hz do 23 kHz, więc bardzo fajnie. Czułość 110 dB i oporność, ta jest mała dziura, ale prawdopodobnie 32 ohmy. Tak więc standard, o, mamy to tutaj jeszcze raz, więc na pewno 32 ohmy, to już potwierdzone. Długość przewodu 1,20 m i zakończenie oczywiście mini jack. Jeśli chodzi o wagę, producent podaje 106 gram, więc naprawdę leciutkie słuchaweczki. Już je sobie rozpakowujemy i obejrzymy. No i proszę bardzo, oto one. Konstrukcja naprawdę lekka. Rozginają się. Już je sobie doprowadzimy do stanu użyteczności. I zobaczcie, takie naprawdę proste słuchawki, pałąk jest plastikowy, tutaj mamy przegub na górze, który nam to zgina, kolejne przeguby mamy tutaj i same muszle też są ruchome. Jeśli chodzi o jakość materiałów, no cóż, zwyczajny plastik, regulacja też na plastikowych prowadnicach, dość cienkich, raczej w tej cenie nie spodziewałbym się dużo więcej. Widzimy przetworniki 30 mm. Mamy takie dość miękkie poduchy. To są słuchawki typowo nauszne, więc myślę, że taka ilość powinna wystarczyć. Jest to dość miękkie. Jeśli chodzi o ucisk, to wydaje mi się, że dużego te słuchawki nie będą powodować. Ale jest bardzo przyzwoicie. Słyszycie też, że pracują ładnie, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, więc to jest plus. Mamy oznaczenie lewa, prawa. Przewód wychodzi z obu muszli. Jest niebieski, tak jak obudowy tych osłon przetworników. Nie mamy mikrofonu i mamy zwyczajny wtyk mini jack 3,5 mm łamany. Czyli typowo takie słuchaweczki na przykład do urządzeń mobilnych albo do komputera. Niedrogie, wykonane w miarę przyzwoicie. Oczywiście materiały nie powalają. To co zadecyduje na ocenie, czy będzie wysoka, czy przeciętna, to jakość dźwięku. Jeśli naprawdę zaskoczą pozytywnie jakością dźwięku, to myślę, że będzie ciekawie, ale o tym przekonacie się już w teście. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie rozpakowania tych słuchawek firmy Panasonic. Zapraszam też na inne filmy i na mojego Facebooka po więcej ciekawych newsów. Pozdrawiam Was, cześć!